Dobry wieczór. Czasem Cześć. tak ponuro, że się chce powiedzieć dobry wieczór odruchowo, nie? Ale za to mamy dobrą informację, nie będziemy dzisiaj długo przynudzać, bo to był tydzień mętny dosyć. Taki martwy. Ja wiem, czy martwy trochę się działo, ale faktycznie premier za dużo nie było. Chociaż na naszym poletku się trochę zadziało. To może od Polski zacznijmy. Zacznijmy od Polski. Telefon, o którym już gadaliśmy, także... O specyfikacji mało ocenię, Jacek, może powiedz, bo to jest ważne i o tym, o jakim telefonie w ogóle mówimy. Odbyła się w tym tygodniu konferencja, co prawda online'owa, ale jednak zawsze w Huawei. I Huawei pokazał smartfonik, o którym, tak jak Adam mówi, już mówiliśmy, mianowicie P-Smart 2021. Myśmy właściwie o specyfikacji już wspominali. To jest ten taki charakterystyczny P-Smart, który po pierwsze odbiega od tego, co do tej pory pod tą nazwą Huawei w Polsce sprzedawał, bo to jest o oczko jednak lepsza konfiguracja. Charakterystyczny jest ze względu na cztery aparaty z tyłu w jednej kolumnie ustawione i to w zasadzie chyba tyle. Ma dziurkę w ekranie. A poza tym specyfikacja jest całkiem fajna, poza tym, że nie ma NFC na przykład, tak? O. No tak, ma takie dwa kurcze słabe punkty, brak NFC i brak Google'a, no ale w tym momencie ten brak Google'a to mało dokuczliwy, bo i tak nie zapłacicie, nie? Więc no, dla mnie takie dwa mankamenty, Jacka ma chyba za to, nie? Ma słuchaj, Jacka i ma na przykład trzy miejsca na karty, w związku z tym włoży się i dwie karty SIM i włoży się kartę pamięci do tego i to jest dosyć fajne. No. A, no i karta pamięci, w Bogu dzięki, nie w standardzie NM-Card, czyli nie w standardzie tym Huawei, tylko microSD normalne, także no tak, nie jak, trzeba będzie się jakby kosztować. Użytkownik miał kupić kartę NM, to by, kurczę, prawie że połowę ceny telefonu, no może nie, przesadziłem połowę, ale jedną czwartą to spokojnie, no to powiedzmy, ile kosztuje, ale dam Wiesz ci... co, ale czekaj, bo ma jeszcze jedną fajną rzecz, o której zapomniałem, bateryjkę 5000 mAh. A, no mówiłem o bateryjce przed sekundą, że ma fajną, ale dobrze. Tak, tak, no, ale to 5000 mAh bateria i to jest bardzo spoko. No i... Za smartfona, słuchajcie, który oprócz tego ma jeszcze Kirin 710, 4 giga RAM-u, 64 albo 128 flesza dla użytkownika, trzeba będzie zapłacić 899 zł w promocji w tej chwili. I oni w tym momencie w promocji dorzucają do niego albo FreeBuds 3i, albo Huawei Band, opaskę z numerkiem 4. No. Także w tym momencie za tyle można. Konfiguracja, wydaje mi się, to znaczy tak, jeżeli jesteście uzależnieni od usług Google, to nie jest smartfon dla was. Bo dla części rzeczy znajdziecie oczywiście zastępcze oprogramowanie, nie ma problemu, ale nadal są problemy z płatnościami na przykład, a tutaj dodatkowo jeszcze nie ma NFC, tak? Właśnie, tutaj to powiedziałem na początku, że tutaj akurat tak. Nie jest to problemem, bo i tak byście nie zapłacili, nawet jakby miał Google'a, nie? Bo to jest konfiguracja całkiem fajna i ona jest jak najbardziej warta tych pieniędzy. Konkurencji się zdarza nawet drożej sprzedawać tego typu konfiguracje. No tak, ale odliczcie 100-150 zł jeszcze za opaskę albo za słuchaweczki, nie? No, dodatkowo jeszcze. A będzie po promocji trzeszczał? Jeszcze raz? Po promocji ile będzie kosztował, nie wiesz? Wiesz co, do tej pory było tak, że po promocji właściwie odchodziły dodatki, a cena zostawała. Nie zawsze, bo zdarzył się co najmniej jeden kiks, ale tutaj ja wam nie chcę obiecywać, dlatego że nikt nie zapytał, mnie też nie przyszło do głowy, żeby spytać, jaka będzie cena po promocji. No tak, było na konferencji, no to już nikt nie zapytał. Kurczę, no. Nie, no, przykro, różne rzeczy mi przychodziły do głowy, ale akurat to nie. Natomiast tak jakiemuś producentowi trułem tak, że myślałem, że mnie zaraz wywalą z tej konferencji. Natomiast promocja jest w tej chwili, trwa od 7, czyli już jest do 25 października i do 25 października. Na pewno w tej cenie i na pewno z dodatkiem jakimś. No, no to wiecie co, to jak już się nasadzacie na ten telefon koniecznie, to faktycznie kupcie go teraz, póki jeszcze dostaniecie jakiś gratis. Gratis zawsze możecie opchnąć, jak nie potrzebujecie i telefon wyjdzie taniej. Ja jeszcze dodam, bo jeszcze jedną śmieszną rzecz zauważyłem, która niezmiennie mnie bawi bez względu na producenta i model telefonu. Zgadnijcie, jaki jest aparat fotograficzny. No dobra, to już was nie męczę. 48,8 i co jest tam dalej jeszcze? Dwie dwójeczki, jak zwykle. Słuchajcie, z tego po prostu robi mi, naprawdę, no
czytam specyfikację i wierzcie mi, że w pewnym momencie dojeżdżam, pach, wybuch śmiechu. No tak, znowu dwie dwójki. Chociaż jest jeden producent, co ostatnio mnie tutaj, że tak powiem, strollował trochę, bo ja nawet z rozpędu w newsie zacząłem pisać 2x2 mega, po czym rzut oka na specyfikację i cholera, mówię, poprawiam. 2x5 dali. Czyli już jednej firmie dwójki się skończyły, słuchajcie, najwyraźniej. Nie, nie skończyły im się dwójki, tam są nadal nawet jeszcze kamerki pałka od czasu do czasu dodawane w różnych miejscach. Natomiast jeszcze jedną rzecz uściśle, bo ja mówiłem o tym, że tam jest podwójna pamięć. RAM-u co prawda jest 4, ale są wersje 64 i 128 i ta cena, którą podałem, to jest za 128, tak? Czyli za tą wyższą pamięć. No i pamiętajcie, że gniazdko potrójne. Ja zawsze strasznie jaram się taką pierdółką, bo większość robi hybrydę. A ja bym naprawdę czasem takie sytuacje życiowe mam, że potrzebuję mieć dual SIM, a pamięć no zwyczajowo używam po prostu w telefonie, bo jakbym wam pokazał pamięć mojego telefonu, no to ona jest stale na 99% zapełniona. Jedna i druga. Adaś was tam na dole odeślę do newsa na pewno, natomiast ja tylko powiem, że w newsie poza smartfonem Huawei pokazały jeszcze 2 MateBooki, kontynuację serii X i 14. Są to bardzo świetne laptopy, no niestety poza moim zakresem cenowym, bo to jednak ceny są dosyć fajne. Za X-a trzeba zapłacić 6,5 tysiąca, za 14 trzeba zapłacić w zależności od konfiguracji albo 3600, albo 4000. Świetne ultrabooki, tylko niestety, no mówię, nie na moją cenę, nie na moją kieszeń. Nie, ale to przy tej cenie to ja już też bym poleciał, raczej Macuna kupił. No. Wiesz co, musiałbyś najpierw usiąść i poużywać i wtedy byś mógł... Może pogadać. Tak, ale no, dla mnie ma jedną wadę Windowsa, no. Okay. Laptopa. Bo na stacjonarce Windows jak najbardziej. Natomiast kurczę, na laptopie ja już Windowsa nie chcę. Mimo że zdarza mi się czasem pracować na Windowsie, na laptopie, nie wiem. Jakoś kurczę, mam takie. Kurczę, nie mam iPhone'a, nie pracuję na dużym Macu, a jednak mały komputer, kurczę, nie wiem, na mnie ten system Apple'owski sprawia wrażenie skrojonego właśnie pod ultrabooka. No ale może ja jestem jakiś dziwny, wykolejony i tak dalej. Ja rozumiem, a ja jak siadam do Apple'a, to się czuję, jakby mnie zamknęli w klatce, w związku z tym spoko. Może. Widzisz, no to chyba jesteśmy dziwni. Dobra, nie jesteśmy... Kończąc zawartość newsa, słuchajcie, jeszcze wspomnę o tym, że FreeBudsy za 850 zł nowe. Każda z tych rzeczy ma jakieś dodatki, tak, sprzedażowe, ale odsyłam was do newsa, bo nie dobra, będziemy gadali. Akurat słuchawki się łączą już blisko z telefonami. Ty powiedz mi, czemu to kosztuje 8,5 zł? Co one robią takiego? Wiesz co, one mają kupę fajnych rzeczy, mianowicie mają straszliwie inteligentny system, taki, który aktywnie ci wycisza szumy otoczenia w zależności od natężenia tych szumów, tak? A poza tym, no co, no fajne są, tak? Dobrze wyglądają. Zresztą zobacz w sieci wstępne recenzje albo oglądy naszych kolegów, którzy piszą o tym, ja nie wiem, bo tych słuchawek nie dostałem, ale którzy piszą o tym, że po prostu słychać z nich tak, jak z mało których, pomimo tego, że tych kodeków zaawansowanych bluetoothowych nie ma. Także najwyraźniej są to dobre słuchawki. No mówię, koledzy tak piszą, nasi branżowi, tak? Może właśnie dlatego, że dostali, no nie wiem. Ja nie wiem, nie sądzę, bo to nie o każdych słuchawkach się w ten sposób Adaś pisze, nawet jeżeli się dostanie. Poza tym Huawei raczej nie daje w prezencie, tylko raczej wypożycza, także nawet słuchawki w tej chwili wypożycza, także to nie jest... To się porobiło. A, jest jakiś wyświetlacz mają na tym case'ie, czy mi się wydaje, bo tak patrzę tu na obrazek. Wiesz co, powiem szczerze, że nie wiem, bo ich z bliska nie oglądałem. Wiesz co, nie wiem, tak na obrazku, aż sobie go, no tak wygląda, jakby miały albo takie dziwne logo. Dobra, zostawmy słuchawki. Wiecie co, jak już jesteśmy na polskim rynku, to jeszcze przez moment zostańmy, bo jeszcze inna marka, mianowicie Realme, wprowadziła na nasz rynek telefony i nim tutaj, bo Jacek będzie miał na pewno sporo do powiedzenia na temat specyfikacji, nim to się stanie, Jacek wam wyjaśni, czym się różnią Realme 7, to ja podam szybciutko ceny, dobra, na polski rynek. Więc zacznijmy od bazowego Realme 7, który kosztuje 799, 899, albo 1099 zł i różni się pamięciami. Zaczynamy od pamięci 4 plus 64, potem za te niecałe 900 zł mamy 6 plus 64 i na koniec mamy topowy wariant za nieco ponad 1000,
8 plus 128 giga. No i jeszcze mamy model Realme 7 Pro, który jest z kolei dla odmiany dostępny tylko w jednej wersji, 8128 za 1299 zł. No i z tymi telefonami mieliśmy wczoraj troszeczkę zamieszania, bo okazało się, że tak nie do końca są tym, czym się zdają być. I tutaj oddaję głos Jackowi, no bo Jacek wie najlepiej, czym się różni. Znaczy tak, jako że ja wcześniej nie oglądałem za bardzo cen, tutaj widzę w tej chwili, że to jest 899 za wersję 664 i to jest smartfonik z Helio w G95. Z całym szacunkiem, ale gdyby, kurczę, ten Huawei miał usługi Google, to brałbym Huawei. A tutaj to niestety trzeba... A, tu jest 90 Hz wyświetlacz, ale... Właśnie, szybkie ładowanie 30-watowe. Kurczę, nie spojrzałem, prawdę mówiąc, jakie miał Huawei, ale chyba nie... 22,5 ma Huawei, ale to nieistotne. Po prostu mówię, że to jakby podobne ceny, a no, nie, no jednak... No 22,5 a 30 to nie jest jakaś tam kolosalna różnica. Te 90 Hz robi robotę ewentualnie. Tak sobie powiem szczerze. Na mnie powiem szczerze. Może tak. Na mnie robi, to już żeśmy ustali. Tutaj trochę pamięć dla użytkownika fajniejsza, natomiast, znaczy pamięć dla użytkownika u Huawei'a fajniejsza, tutaj fajniejszy RAM. I miałbym zgryz, powiem szczerze, gdybym miał się zastanawiać, co brać. Natomiast jest jedna rzecz związana z tym telefonikiem. Realme ma NFC. Realme 7 debiutował, słuchajcie, troszeczkę wcześniej już i u nas w katalogu ten model był. Tyle, że była jego wersja, która właśnie debiutowała najwcześniej na świecie, była to wersja, która debiutowała, no między innymi w Indiach, tak, bo to duży kraj, jest to łatwo wskazać, ale nie tylko. I ta wersja, która debiutowała w Indiach, miała troszeczkę inną konfigurację. Smartfon wygląda identycznie, większość parametrów jest bardzo zbliżonych, jednak są różnice. I u nas w katalogu ten smartfon nazywa się Realme 7 RMX 2155, żeby go odróżnić od tego pierwszego. Ten pierwszy też ma nazwę kodową, tą literowo-cyfrową, także można je porównać sobie. Mamy porównywarkę na stronie, także zapraszam. Natomiast... Krótko, bo żeby nie mącić. Ten, który ma coś przy nazwie dopisane, to jest właśnie ten, który kupicie u nas. Na razie. Koniec. A ja czynię starania, żeby jeszcze było to trochę bardziej widoczne w katalogu, które są dostępne u nas. Właśnie, kurde, ciężko to odróżnić, nie? No bo nazwa jest ta sama. To jest, natomiast, co producent może zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejsze różnice, to jest przede wszystkim różnica w kamerce, ponieważ ten pierwotnie sprzedawany w Indiach miał kamerkę 64 megapiksele. Ten nasz ma 48 megapikseli, także dostaliśmy wersję troszeczkę gorszą, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny. Tak. I druga chyba najistotniejsza różnica to jest obecność NFC w polskiej wersji. Właśnie myślę, że klienci u nas to docenią po prostu, tak, że jest. Indyjski z kolei nie ma, więc błagam, nie piszcie Jackowi przy telefonie Realme 7, że ma błędy w specyfikacji, tylko zajrzyjcie do tego Realme 7, co ma coś przy nazwie dopisane. Powtórzę przy czym teraz... ja oczywiście dziękuję wszystkim, którzy mi zwracali uwagę, że konfiguracja jest różna. Ja wiedziałem, że konfiguracja jest różna, natomiast nie miałem sposobu na to, żeby dodać do katalogu nowego smartfona z tą samą nazwą, ponieważ nie znałem nazwy kodowej. Dopiero w momencie, kiedy poznałem nazwę kodową, mogłem dodać smartfona z nową nazwą tego, który jest na polskim rynku. Ja rozumiem irytację tych, którzy wchodzili i poprawiali, a się nie poprawiało, no ale na tej karcie, na której poprawialiście, nie mogłem czegokolwiek poprawić, bo dane były prawidłowe po prostu. To jest po prostu specyfika katalogu. No nie mogą być dwie różne rzeczy w tym katalogu o tej samej nazwie. No tak to niestety wygląda. Jest to specyfika niestety polityki producenckiej, która pozwala na to, żeby smartfony o tej samej nazwie funkcjonowały na dwóch różnych rynkach, jednocześnie z różną specyfikacją. Jest to po pierwsze sam producent wprowadza bałagan. Ja rozumiem, że chcą mieć różne specyfikacje na różnym rynku. Wystarczy zmienić nazwę. Wystarczy dać inną nazwę na innym rynku i wtedy konsumenci, kupujący, my, nie mamy problemu z tym, że kupujemy coś i się okazuje, że ojej, ale ta specyfikacja jest prosty, inna. Ale ja się spodziewałem czegoś innego. Małymi literkami EU na przykład. I już by załatwiało to problem. Na przykład. Warto po prostu pamiętać, słuchajcie, że smartfony, które pojawiają się na rynku, nawet pod tą samą nazwą, mają różne wersje.
powtarzam to po raz do śmierci brzydkiej. Powtarzam, że zdajecie sobie sprawę z tego, że mają różne pamięci. Zdajecie sobie sprawę z tego, że czasami obsługują single SIM, a czasem dual SIM. Ale te zmiany mogą iść dalej również. To, że czasem jest NFC, a czasem nie ma NFC w zależności od tego, gdzie kupicie. To, że czasem obsłuży 800 MHz pod LTE, a czasami tych 800 MHz nie ma. A przecież kupujemy dzisiaj wszędzie, tak? Naprawdę, no ludzie kupują wszędzie, kupują na AliExpressie, nie ma żadnych przeszkód, żeby kupić, nie wiem, na Tajlandii, w Bangkoku, czy no gdziekolwiek indziej tak naprawdę, żeby kupić smartfona i żeby nam dzisiaj go przysłali. No tylko trzeba pamiętać, że wtedy się trzeba spodziewać niespodzianek. Czasem bardzo niemiłych. Z modelem Realme 7 Pro już takich problemów jakichś strasznych nie było, nie? Bo to... Nie, z modelem Realme 7 Pro problemów nie było. Dostaliśmy to samo, co dostały Indie. Jest to całkiem fajne, zresztą oba to są całkiem fajne smartfony. One są i niebrzydkie. Może w Pro, powiem szczerze, brakuje mi troszeczkę więcej tych kolorków, dlatego że jest bardzo ładny taki błękitno-srebrny i jest granatowy. I one nieźle wyglądają. Mają ten taki pasek charakterystyczny z różnicą faktury na tylnej ściance. Mają całkiem rzetelnie zrobione specyfikacje, także no, nawet ta różnica 64-48 może aż tak bardzo nie robi. Tak. Zwróćmy uwagę na zabawny fakt, bo tak naprawdę no, Realme 7 Pro jest pod pewnym względem na przykład słabszy od bazowego modelu, bo ma ekran o standardowym odświeżaniu, żeby było zabawnie, ale za to AMOLEDowy. Więc albo. Ma no, lepszy aparat fotograficzny, lepszy procesor, głośniki z Dolby Atmos, ma lepszy aparat fotograficzny i ładowanie 65 W. Więc no, jest zdecydowanie lepszy, tylko właśnie zastanawiające jest to, że dali AMOLEDa, ale o zwykłym odświeżaniu, czyli musieli z czegoś widocznie zejść, żeby się ta cena wykosztowała. Ale jest to taki rzadki przypadek akurat, że 90 Hz mamy w telefonie tańszym, a nie w tym droższym. Za to droższe mamy dużo więcej zalet i tak jak patrzę na te specyfikacje, gdybym miał wybrać, to wybrałbym model Pro bez wahania. Natomiast taka ciekawostka przyrodnicza i to nie jest błąd w katalogu, tak po prostu jest. Ładowanie w Pro jest 65, tak jak Adam powiedział, w wersji podstawowej jest 30-watowe. Tak. Dobra, żebyśmy już, bo tych Realme już wcześniej też gadaliśmy, więc tylko Jacek wyprostować musiał tą specyfikację. Jak już tak, kurczę, jesteśmy przy recyklingu nazw, to jest jeszcze kolejny telefon, którego nazwy już znaliśmy kilka lat temu. Mianowicie Oppo A73, który no, na potrzeby katalogowe nazywa się Oppo A73 2020. Zresztą wystarczy klik w specyfikację i się zorientujecie, że ten Oppo A73 bez dopisku to na pewno nie jest tegorocznym modelem, bo nie wygląda na tegoroczny model. To znaczy, jak oglądałem, to on jest na całym świecie nazywany dla odróżnienia właśnie A73-2020. Tak, no na logikę, no przecież wiesz, tak to by się, a jakby się trafił sklep, który ma jeszcze ten stary model, bo on jest przed 3 lat raptem, więc jeszcze gdzieś może zalegać. No to co by było? No byłby zgrzyt. A w ogóle to zabawne, bo ten telefon też już żeśmy wcześniej poznali jako po F17. Bo bardzo, bardzo zbliżona specyfikacja i wygląd i w zasadzie no tak naprawdę deseniem się różni tylnej ścianki. No i w zasadzie tyle. No co, opowiadamy o nim, czy kurczę odsyłamy do katalogu? Bo w zasadzie... Znaczy możemy telegraficznie, jest Snapdragon 662, pamięci troszeczkę jest, nawet bo jest 128 dla usera i 6 giga RAMu. Co wskazuje jakby na średnią półeczkę razem z procesorem. Jest AMOLED 6,44 w Full HD oczywiście, jest Corning Gorilla Glass 3 z normalnym odświeżaniem, które wystarczy w zupełności i aparaty 16,822 i z przodu również 16. Zestaw aparatów jest najsłabszą właściwie. No, taka niższa średnia półka to jest, bo nawet wiesz, jak popatrzymy z przodu na wyświetlacz, to też ma taką dosyć szeroką bródkę w dole. No i bateria też nie jest największa, bo trochę ponad 4000 mAh, ale za to ma szybkie ładowanie 30-watowe, co w tym segmencie, przeliczając w okolicach 1000 zł, to też nie jest jakieś takie kurcze strasznie złe. Całkiem fajnie. Którzy nie szukają smartfona fotograficznego, powinni być zadowoleni o tej średniej półce. Ale ja wiem, czy to do nas trafi, szczerze mówiąc wątpię.
No tak, no ale to wiesz, co ja przed momentem mówiłem, że jak ktoś się uprze, to wszędzie kupisz. Wszędzie kupisz, ale ja akurat nad zakupem takiego smartfona bym się nie upierał gdzieś tam. Bo mamy mnóstwo podobnych, nawet Oppo w tej chwili w ofercie w naszym kraju, a nawet ciekawszych i w podobnej cenie. Ale wiesz, że jakby wszyscy klienci myśleli tak jak ty, to nie byłoby stron, które się zajmują na przykład chińskimi telefonami albo chińskimi wyprzedażami. Wiem, ale to jest trochę, wiesz, jak chcesz się bardzo mocno wyróżnić, to wtedy jak najbardziej tak, nie? Tylko mówię, telefonem nic nie można zarzucić, broń Boże, ale jakoś... Czy można? Nie napalam się. Można mu zarzucić, że przy takiej specyfikacji jak jeden z telefonów, a właściwie jak dwa telefony, o których dzisiaj mówiliśmy, on kosztuje w przeliczeniu około 1000 zł, czyli z VAT-em wyszedłby jeszcze więcej, a ze sprowadzeniem pewnie jeszcze więcej. W związku z tym, tak jak mówisz, aparaty ma znacznie gorsze. Tak, ale wiesz, Oppo ma też, nie wiem, tak mam wrażenie, ostatnio taką politykę cenową już skręcają w stronę premium, czyli w stronę tego, czym są w Chinach. No bo w Chinach Oppo to jednak jest marka dość wysoko pozycjonowana, a u nas dopiero tą pozycję muszą sobie wypracować. No i tak jak patrzę na te ceny, to faktycznie niektóre telefony już zaczynają, powiedzmy, kosztować konkretne pieniądze. Weźmy chociażby Renówkę tą ostatnią. No nie jest to najtańszy smartfon. Ja nie mówię, że jest zły. Ale cena już jest taka na poziomie, powiedzmy, no marek, które są u nas na rynku od dawna, czyli znaczy, że Oppo po prostu już też Polacy całkiem dobrze znają i kojarzą najwyraźniej, skoro mogą sobie pozwolić na takie ruchy. Brawo, brawo. Każdemu producentowi życzę oczywiście jak najlepszych zarobków pod warunkiem, że będzie produkował dobre smartfony. Jeżeli będą robili dobre smartfony, jeżeli ludziom się będzie podobało, będą kupować. Akurat bo przeważnie robi fajne rzeczy, no także tam raczej ja złego słowa nie powiem. No dobra, idźmy dalej, bo po co się pojawiło znowu, po co C3 się pojawiło? Po co C3 jest najtańszym telefonem w historii, jak Adaś napisał? W historii? Pojawił się... Jeszcze raz? W historii po co oczywiście, nie w ogóle, broń Boże, bo zaraz... Nie, oczywiście, w historii marki oczywiście. Najlepsze jest to, że to jest no bliski krewniak znanego już nam Redmi 9C, no tam no nie mówię, że jest identyko, ale... Jest bardzo podobny, tam jest Helio G35, IPS 643, HD+, wyświetlacz tylko, ale w tej cenie to się rzeczywiście nie ma jak spodziewać czegoś lepszego. Pamięć 3 albo 4 giga RAM, 32 albo 64 flesza. Aparaciki z tyłu 13 plus 2 plus 2, z przodu biedna piąteczka. Widzicie, że do średniej półki to nie ma sprawy. Ale za to akumulator 5000, co prawda bez szybkiego ładowania, bo tam jest 10-watowy, więc trochę poczekacie na napełnienie, ale 5000 jest, a telefon nie jest jakoś przesadnie dramatycznie duży. Jest powłoka hydrofobowa, nie widać za to czytnika linii papilarnych, ale ceny, słuchajcie, ceny są najważniejsze w tym przypadku. Co prawda są to ceny przeliczone z rupii indyjskich, więc trzeba tam dorzucić VAT jeszcze trochę, ale licząc na żywca z rupii to jest 390 i 468 zł. Więc jak za te pieniądze, to no to jak to upoko, no dużo, dużo za małe pieniądze i tyle, no co tu się rozwodzić, no. Typowe poko. Ja bym powiedział, że działać jeszcze będzie, ale radziłbym Hindusom kupować jednak wersję z 4 giga pamięci RAM, bo to będzie działać może trochę dłużej. Zdecydowanie, ale w sumie za te pieniądze to telefon... Powiedzmy, że może być spoko. A widzisz, jest jedna rzecz, o której zapomniałem przy 73. No. Dlatego, że dzisiaj się pojawiły informacje, że ten sam model zostanie wydany również w wersji 5G. I ta wersja 5G miałaby trafić do Europy, w związku z tym ona nas bardziej interesuje niż ta 73, o której mówiliśmy nawet chyba bardziej. I miałby mieć wyświetlacz 6,5 cala Full HD, procesor Dimensity 720, 16 megapikseli plus 8 plus 2 z tyłu, 8 z przodu, baterijkę 4000, pamięć całkiem niezłą, bo 8 GB RAM-u, 128 GB flesza, ładowanie 18-watowe z tego, co widzę, NFC, co jakby potwierdza to, że trafi do Europy, Android 10 jeszcze, nie 11.
Ale w każdym razie ten jest bardziej interesujący. Musiałem wrócić, bo po prostu wyleciał mi z głowy w momencie, kiedy... No mnie też wyleciał. Wracając do Poco C3, to jeszcze tylko dodam, że ma też, już żeśmy dzisiaj o tym wspominali, jako zaletę potrójne gniazdo na kartę. Tak jak ten Huawei, o którym Jacek wspomniał na początku. Galaxy F41, inauguracja w serii Samsunga. Chyba 42, tak? Mówiłeś. A42 5G. A42. Tak, może powiedzmy najpierw o tym F41, bo to jest, no, moim zdaniem trochę ciekawostka przyrodnicza, bo jest to zupełnie nowa seria. Jak widać, taka średniopółkowa. Ale no, zaczniemy chyba od ogromnej zalety, dosłownie ogromnej zalety tego telefonu. Akumulator o pojemności 6000 mAh z 15-watowym ładowaniem, więc tak nie za szybkim. No ale jednak jakimś tam. Ma to Exynosa 9611, 6 giga RAM-u i 64 albo 128 giga pamięci wewnętrznej i AMOLED-owy ekran, ale z kropelkowym noczem, czyli Infinity U. 6,4 cala, Full HD+, oczywiście. No i ciekawostka w aparacie fotograficznym, właśnie mówiłem, nie ma dwójki, jest 64 mega w roli głównej matrycy i 8 mega w roli matrycy szerokokątnej, 123 stopnie. I piąteczka jest do rozmywania tła. Co ciekawe, jest AMOLED, a jednak dalej klasyczny czytnik linii papilarnych z tyłu, widocznie żeby koszty się zgadzały. No i to znowu... Podłużnym kształcie, on będzie chyba łatwo rozpoznawalny przez ten podłużny kształt. Tak, i znowu mamy potrójne gniazdko na karty, no i znowu ten telefon zadebiutował w Indii, jakby było zabawne. Znaczy ja się zastanawiam, jaki był sens zakładania nowej serii dla telefonu, który się według mnie chyba nie wyróżnia jakoś bardzo mocno. Nie, no ja bym go wsadził do klasy A i już, no. No to... No po co? Bo ja nie łapię. Po co Samsung zrobił ten ruch? Albo do M-ek, no bo M-ki mają duże baterie. Nie wiem. Wiesz, zrobił, bo mógł. Jakiś pewnie zamysł mają. Za Samsungiem nie trafisz, bo oni wiele razy już z nazwami tak mieszali w swojej historii z seriami, że naprawdę nie trafimy. Możliwe, że to jest seria wyłącznie na Indie tylko. Nie wiem. Tak strzelam. Zauważyłem teraz ciekawostkę, bo wcześniej jakoś mi to umknęło. Seria F i wszystkie wersje kolorystyczne, bo są trzy, zaczynają się od słowa Fuji. Może to coś znaczy, nie wiem, może to jest jakiś trop. Hasło promocyjne tego telefonu to jest Full On, też na F. Nie wiem, może tu jakiegoś zamysłu się trzeba dopatrywać, ale wybacz, ja nie jestem marketingowcem, więc nie wymyślę, o co Samsungowi tu chodzi. A sam telefon bardzo spoko i w przeliczeniu na złotówki bezpośrednio z rupii kosztuje 885 albo 940 zł. Czyli u nas to by była półka, powiedzmy, w granicach 1100-1300, myślę. Z tą baterią, no mnie się podoba. Bardzo mi się podoba, że uznaje, że wszystkie kolory są na F. On jest w kolorze czarnym, takim zielonym, morskim i granatowym. Ale Samsung oczywiście nazwał kolory Fusion Black, Fusion Green i Fusion Blue. Wszystkie na tę samą literę. No właśnie dlatego mówię, że tu widocznie, wiesz, tu się dopatruje, no bo kurde, no zielony to jest po prostu zielony, a czarny to jest czarny, no. Jak po polsku byłoby faktycznie czarny, faktycznie zielony i faktycznie niebieski. No, Fusion to jest, no tak, no jakby trzymać się tego F. No słuchaj, nie wiadomo, może tak zrobią. Jakby coś, to pamiętajcie w Samsungu, kto to pierwszy powiedział. Faktycznie czarny. Kurde. Faktycznie czarny. A potem co będzie, seria K i co będzie? Kurde, jaki zielony. Mam jeszcze kilka pomysłów, spoko. Znalazłoby. No, dobra, to przejdźmy do tego, co pewnie u nas pojawi się na rynku. Ale o tym telefonie w ogóle, żeby było zabawnie, to mówiliśmy na początku września, wtedy, kiedy teoretycznie miały się odbywać targi IFA. No i w sumie się odbywały, tylko to było, nie powiem co, ale na pewno nie targi IFA moim zdaniem. Dziwnie się odbywały. Anyway, no ale wiadomo, to nie ich wina, tylko wina tego cholernego wirusa. Natomiast wtedy Samsung zapowiedział, że hej, pokażemy tani telefon z 5G, nazywa się Galaxy A42 i wygląda tak. No i pokazał. A dopiero dzisiaj, czy tam może wczoraj w nocy jakoś, no nie sprawdzałem, bo to na globalu wyskoczyło,
Podali, słuchajcie, już pełną specyfikację tego telefonu, więc już wiemy, co ma i nie wiemy nadal, ile będzie kosztował. Ale co ma, moi drodzy? 6,6 cala Super AMOLED, ale HD+, no bo cena, wiadomo. Ale w tym HD Plusie jest ukształtny notch na 20-megowy aparat do selfie. No. Do tego mamy, no właśnie, Samsung jak zwykle procesora nie podał, ale to, co podał, to wygląda nam na Snapdragona 750G. Zresztą to się pokazało bodajże w jakimś benchmarku, już wam powiem gdzie i kiedy. W przeciekach, w benchmarku Geekbench wyskoczyło, że to jest prawdopodobnie Snapdragon 750G. 4, 6 lub 8 giga RAM. Ciekawostka przyrodnicza, aż 3 wersje RAMu, ale tylko jedna wersja pamięci wewnętrznej 128. No i bateria 5000, czyli bardzo przyzwoicie, ale ładowanie już tylko 15-watowe, więc już trochę mniej przyzwoicie. Może być. Wiadomo, ten telefon ma nie być prawdopodobnie drogi. Inaczej. Źle to ujmuję. Będzie relatywnie tani jak na Samsunga. O, to jest chyba dobre określenie. Co tam jedna literka z nazwy odpadła gdzieś? Czy dlaczego będzie tańszy? Bo co? Może niepełnowartościowy jakiś jest? Nie, no popatrz na specyfikację. Jest ekran HD tylko. Nie ma super szybkiego ładowania. Wiesz, ten najmniejszy tier pamięci ma 4 plus 128, więc to też jest taka... No mówię, no będzie to budżetowy Samsung. On ma takie paski jakieś z tyłu na budowę, takie jakieś niedorobione. Szlifować im się nie chciało, czy co, czy odlew niedobry? Nie, no to ja myślę, że to miało przyciągnąć uwagę. Jest to coś nowego w każdym razie. Oczywiście to będzie z glasnik, czyli tworzyło, ale nie wygląda to tak jakoś źle. Kucheneczka na aparaty, no i jeszcze tylny aparat, bo właśnie kucheneczka, czyli mamy cztery czarne dziurki. Adaś, ja teraz, słuchaj, dopiero zauważyłem, czekaj, za tobą choinka stoi, nie? Nie, to taka lampka. A, spoko, dobra. Lampka. Myślałem, że już święta masz przed listopadem. Można sobie ją powyginać, jak się zdenerwuje, to sobie wyginam. Okej, myślałem, że to stroik świąteczny. Nie, taka lampka do zginania, jak się człowiek wkurzy. No i aparat. 48, główna matryca, szerokokątna 8 mega i uwaga, dwa aparaty do makro i rozmywania tła i tu mi Samsung teraz zaimponowałeś mnie, jakby tak Siara powiedział. Tuś mi zaimponował, bo dwa razy po 5 mega, a nie po 2. Wow. Znaczy oni to już zrobili wcześniej, także można się było spodziewać. Ja się po prostu nabijam z tych wszystkich producentów, co piszą, że mamy poczwórny aparat i dają dwie dwójki. No także zobaczcie, że można jednak zrobić coś trochę lepiej. Ja nie mówię, że wiele lepiej, ale jednak trochę. No i oczywiście wracając do tej ceny, no słuchajcie, to po pierwsze jest Samsung, po drugie jest 5G, więc to nie idzie, że to będzie telefon za 999 zł, ale tak jak powiedziałem, będzie relatywnie tani jak na Samsunga, który no co jak co, ale nie należy do najtańszych producentów, no bo się ceni za swoją markę, trudno mu się dziwić, nie? No tyle i trzy kolorki do wyboru, czarny, biały, szary. Takie nudne trochę te kolory, ja bym tu dał jakiś żółty, kurczę, w ogóle raz zrobi żółty telefon, Samsung zrobił i przestał robić. Teraz FE zrobił ślicznej takiej koralowej czerwieni, już podejrzewam, że w kolejnym modelu tego nie zrobi. Wszystko takie, kurczę, czarno, biało, szaro, smutne, jak ten obraz, co mam za oknem, chmury, mgła, mech. No dobra. To żeby was nie dołować i nie dać Jackowi dojść do głosu, to jeszcze szybciutko powiem, słuchajcie, już wiemy kiedy i w ogóle z czym, no z czym tak nie do końca, ale kiedy Vivo wchodzi do Polski. Otóż, moi drodzy, Vivo w Polsce pojawi się 20 października o godzinie 16 i zamierza u nas przynajmniej na początku oferować modele, powiedzmy średniopółkowe, o bardzo dobrym stosunku możliwości do ceny, jak nas zapewniono. No i może być ciekawie, no oczywiście nie wykluczono, że pojawią się te droższe, te takie, nazwijmy to, bardzo efektowne, innowacyjne modele, ale to trochę później, najpierw muszą sobie zbudować jakiś grunt. A grunt w sumie będzie łatwo budować chyba, bo to jest piąty producent na świecie, także gdybyście zobaczyli markę Vivo i nie wiedzieli, co to jest, no to już wiecie, to jest piąty największy producent smartfonów na świecie. A to, że nie był u nas na rynku obecny, no to już jest inna para kaloszy.
I to jest... Znaczy, globalnie rzecz biorąc, to tych kilka marek, tam Oppo, Vivo i tam OnePlus, tak, to one należą tak naprawdę do jednego właśnie koncernu, który twierdzi, co prawda, że jest bardzo podzielony, ale tak naprawdę, no to umówmy się, że nawet jeżeli jest podzielony, to... Okej, okay, no to teraz posłuchaj. Jak to może wygląda? Dobrze, to teraz posłuchaj, co nam powiedziano, co nam polski oddział, który serdecznie pozdrawiam, polski oddział Vivo powiedział podczas telekonferencji. Otóż, to nie do końca jest tak, że te firmy wszystkie należą do BBK. One są związane. Ale jak to było z BBK? Otóż słuchajcie, tak nam opowiedziano, że najpierw było BBK. Duże, wielkie, rosło sobie w Chinach i na początku lat 2000 podzieliło się na trzy kawałki. Na sekcję telko, która później stała się Vivo, na sekcję audio, bo nie wiem, czy wiecie, ale no właśnie, na sekcję audio, która przeewoluowała w Oppo, bo nie wiem, czy wiecie, Oppo na początku, zresztą do tej pory chyba robią odtwarzacze muzyczne, odtwarzacze DVD, zresztą wysokiej klasy, sprzęt audio również mają w ofercie, więc sekcja audio stała się Oppem i zostało BBK Educations, które istnieje do dzisiaj pod tą nazwą i to jest to BBK właśnie. Czyli, a po drodze oczywiście wypączkowało Realme z Oppo, wypączkowało OnePlus, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że te firmy mają wspólny korzeń, wspólny rdzeń, wywodzą się z jednego koncernu, ale po tym, co usłyszałem dzisiaj, to trochę niezręcznie mi mówić, że Vivo czy Oppo należy do koncernu BBK. Ja teraz będę używał, pozwólcie, sformułowania firmy wywodzące się z koncernu BBK i nie wnikam w strukturę właścicielską, bo podejrzewam, że to pewnie wszystko jest ze sobą jakoś powiązane, ale pewnie nie dojdziemy, jak oni nam nie powiedzą. Także to... Globalnie rzecz biorąc, to są ci sami ludzie, jeżeli chodzi o tych, którzy trzymają sznurki. No może tak. Myślę, że struktura firm chińskich jest stosunkowo skomplikowana. Niektóre w mniej, a niektóre w bardziej przejrzysty sposób o tej strukturze mówią. Ale no cóż, no, różne brandy nie oznaczają, że tam finansowo to jest gdzieś. Ja rozumiem, że w tym momencie to się może i nazywać BBK. No. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę właścicielską, no to się, przepraszam bardzo, ale to się niczym nie różni. Natomiast z całym szacunkiem do polskiego oddziału, polski oddział wie tyle, ile powiedzą Chińczycy, którzy mówią stamtąd. A Chińczycy mówią to polskiemu oddziałowi, co ma być komunikowane prasie i konsumentom. Tak to wygląda. Więc dlatego ja powtórzyłem to, zaznaczając to, co nam powiedział polski oddział. Nie, tak? Ja się odnosiłem raczej do tego, że od tej pory będziesz mówił, że to są jednak różne firmy. Ja bym był ostrożny, bo mówię z całym szacunkiem do polskiego oddziału. Skoro producent tak mi zakomunikował i prosi o taką komunikację, to ja nie mam jakby podstaw, by to przeinaczać, tak? To na tej zasadzie, jakby ci producent powiedział, że aparat... Tak, ale wiesz, od tego jesteś dziennikarzem, żeby poszukać, na ile się to ma do prawdy. Próbowałem poszukać prawdy, nie dojdziemy, jaka jest struktura właścicielska. Fakt jest faktem. Trzymając się faktu, zarówno Oppo, jak i Vivo, jak i pozostałe firmy przypisywane do przynależności do BBK, czyli mają OnePlus na przykład, własne fabryki, własne zarządy, działy R&D, własne struktury, że tak powiem, organizacyjne w różnych krajach, własne, nazwijmy to, struktury prasowe, PR-owe i jakby nie ma podstaw, by traktować je jako jedne ciało. No wiadomo, że gdzieś tam też... Adaś, ale prosty przykład. Tak samo jest z Huawei i Honorem. Co to są oddzielne firmy? No to tylko oddzielne brandy. Też mają osobną strukturę całościowo. I co to są osobne firmy? No sorry. Bo o Huawei wiemy troszeczkę więcej akurat niż o BBK. Oni weszli troszkę wcześniej i no różne rzeczy działy się u nich jakby na naszych oczach. W związku z tym wiemy trochę więcej. Z BBK wiemy mniej, dlatego że to nadal są u nas egzotyczne marki. W związku z tym, sorry, ale... Zgoda. I teraz jakbyśmy zapytali, ale to już ty byś musiał, polskiego oddziału Huawei, czy Honor jest oddzielną firmą, to ciekaw jestem, co byś usłyszał. Potwierdzi, że jest oddzielną firmą, bo takie pytania padały. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o statystyki, bardzo często statystyki są robione wspólnie.
dla całej grupy kapitałowej, a nie tylko dla Huawei albo nie tylko dla Huawei. Dobrze, to w takim razie, skoro tak mówisz, jak mówisz, to statystyki dla firm wywodzących się z BBK również są robione osobno, bo w rankingu mamy Oppo i Vivo obok siebie zawsze. Ale statystyki możesz zrobić każdy, nawet możesz zrobić dla poszczególnych segmentów, w których smartfony funkcjonują na rynku. Poddaję się. W obrębie jednej marki. Dobra, przegadałeś mnie, poddaję się. Drodzy, ale to nie chodzi, Adaś, nie chodzi o to, żebyś się poddawał. Chodzi mi po prostu o to, żeby nie powtarzać rzeczy, które są nieweryfikowalne. Można mówić tak, jak stwierdziłeś w jednym zdaniu. Polski oddział producenta komunikuje, że Vivo jest osobną marką, że Oppo jest osobną marką, że OnePlus jest osobną marką. Spoko, tak komunikują. Zgoda. Nie ma sprawy. I się trzymajmy. Natomiast nie, no, znaczy możemy się trzymać tego, że oni tak komunikują, natomiast nie trzymajmy się tego, że traktujemy je jako osobne firmy, które nie mają żadnego umocowania innego, nie mają zaplecza na przykład kapitałowego, nie mają zaplecza związanego z częściami i wszystkim innym. Adam, bo naocznie widać, że od czasu do czasu w obrębie tych marek pojawiają się te same modele. Tak, zmieniają się modelami. Słuchaj, no wiadomo, może chodzi o cięcie kosztów. Ja, no mówię, mają wspólny korzeń, ale nadal traktujmy to jako osobne marki, które ze sobą mniej lub bardziej konkurują, no bo umówmy się, tak, Vivo będzie w tym momencie na naszym rynku marką konkurencyjną dla Oppo, dla Realme i dla OnePlusa, może trochę mniej, bo OnePlus... Tak, dlatego, że tak jak mówiłeś, mają osobną strukturę zupełnie, jeżeli chodzi o dowodzenia, szczególnie w obcych krajach. O tym mówię, że nie traktujmy tego, że to jest BBK i już, bo to tak naprawdę nie jest tak na... Adam, od mojej strony to jest jedna firma, dlatego że ja traktuję smartfony od strony sprzętowej i to jest dla mnie najistotniejsze. Można również sięgnąć od strony kapitałowej. Tutaj mogliby się wypowiedzieć analitycy rynku, którzy znają rynek chiński. Po prostu ja akurat takim specjalistą nie jestem. Zgodę. Wiem co nieco, ale niezbyt dużo. Nie jestem profesjonalistą. Natomiast jeżeli chodzi o stronę sprzętową, to trochę jestem. W związku z tym mogę tutaj się wypowiedzieć i mówię, sorry, ale widać, po prostu widać. Dobrze, a ja mówię, że faktycznie tak jest, bo to możliwe, że chodzi o jakieś tam cięcia kosztów, ale nadal te marki ze sobą w jakiś sposób konkurują i są oddzielne. Jeżeli oddział komunikuje, że tak jest, to ja się nie mam podstaw, żeby im nie wierzyć, to po pierwsze. Adaś, ale to jest... Wspierać. Ja po prostu mówię, oni zakomunikowali tak i siak. Koniec. Adam, to jest oczywiste, jeżeli pracujesz w firmie, która jest oddziałem jakiejś większej firmy i dostajesz pieniądze osobno, a ta firma sprzedaje również konkurencyjne produkty, no to dostajesz pieniądze od swojej sprzedaży, a nie od sprzedaży tej konkurencji w obrębie jednej firmy, tak? Super. Także w momencie, kiedy to już jest lokalnie, to jest rzecz oczywista. Okay. Ja myślę, że czytelników nie interesują powiązania kapitałowe pomiędzy Oppo, Vivo i tak dalej, tylko ich interesuje, żeby dostali, kurczę, dobre telefony w niskich cenach. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Czy was obchodzi, kto to wyprodukował, do czyjej tak naprawdę kieszeni poszły te pieniądze, czy po prostu chcecie kupić dobre urządzenie i jak najmniej za nie zapłacić? Bo mnie to bici. Ale ja z tym nie dyskutuję, słuchaj. Ja po prostu dyskutuję z tym, co gdzieś po drodze padło, czyli z tym, że to są w zasadzie zupełnie oddzielne organizmy, bo nie są po prostu. Są, ale mówię, no nie można powiedzieć w tym momencie, że są. Więc wiesz co, no nie wiem, tak patrzę, przeglądam te newsy, czy jeszcze o czymś ważnym trzeba by wspomnieć. A, no tam analityk taki znany, Mingjikuo, rzucił hasło, że może Huawei powinien w swojej sytuacji niewesołej rozważyć sprzedaż Honora i to by miało jego zdaniem sens. No Huawei oczywiście odpowiada, że nie ma takich pomysłów w ogóle, więc plotka była ciekawa, ale przez chwilę tylko. Jeszcze patrzę na jakieś plotki. Blast pokazał takiego nowego LG-ka, co prawda nie na Europę, tylko na Stany Zjednoczone. LG się nazywa K92 i ma dosyć charakterystyczny projekt tylnej części obudowy. Nie typu. Po pierwsze z kuchenką z czterema aparatami, jednym takim wizualnie większym, a po drugie
z dużym panelem doświetlającym, z czterema chyba diodami co najmniej. Taka zbliżona do kwadratu i z ogromną, ale ja myślę, że to jest błąd grafika, z ogromną dziurką w ekranie, bardzo daleko odsuniętą od górnego brzegu na aparat do selfie, ale akurat ten aparat wygląda na tyle nienaturalnie i dziko, że myślę, że tu się... Te rendery Blasa w ogóle wyglądają jak robione na kolanie przez gościa, który się uczy Photoshopa, w związku z tym, no mówię, wyglądają dziwnie. Ale z drugiej strony Blas no nie jest człowiekiem, który wrzuca jakieś straszne fejki za każdym razem. Nie, nie, dlatego się zdziwiłem, obejrzawszy po prostu to. Możliwe, że to jest niegotowy render, możliwe, że Blasowi wpadł w ręce jakiś render, wersja robocza, nie do końca jeszcze dopieszczona, doszlifowana i dlatego on wygląda tak, jak wygląda. I tej teorii bym się trzymał. I myślę, że powoli będziemy kończyć. Ja na koniec jeszcze przywalę jedną ciekawostkę. Też trochę dziwną, trochę zaskakującą. Qualcomm, słuchajcie, czyli ten producent tych Snapdragonów, wiecie, chce wypuścić własny gamingowy smartfon z własnym logo. Przy czym już dalsza część jakby tej plotki, w zasadzie plotka, dosyć taka konkretna jest ta informacja, ale dalsza część tej informacji wskazuje, że będzie to kooperacja z Asusem, więc to tak nie do końca będzie własny smartfon Qualcomma, tylko coś czuję, oczywiście to są tylko moje osobiste przewidywania, żeby nie było, że to po prostu będzie kolejny Republic of Gamers Phone, ale z logo Qualcomma, albo będzie Asus with Qualcomm, albo Qualcomm with Asus, albo coś takiego, albo Qualcomm by Asus, że to nie będzie tak, że Qualcomm sobie wziął i sobie zrobił smartfona, bo tak się nie da, nawet Qualcommowi. Natomiast możliwe, że po prostu będzie to jakaś wspólna, taka już bardziej konkretna i jakoś pewnie odpowiednio zakomunikowana kooperacja tych dwóch firm. I co ciekawe, ten telefon ma się pojawić jeszcze, zapowiedziany ma zostać jakoś pod koniec tego roku i tu jest kolejna z teorii. Pod koniec tego roku Qualcomm również ma zapowiedzieć nowego Snapdragona 875, czyli topowy swój procesor na kolejny rok, czyli to, co będzie kładzione do flagowców w 2021 roku i bardzo możliwe, i tak coś czuję, nie powiem wam gdzie, że po prostu w tym Asusie nowym zadebiutuje nowy Qualcomm i to będzie pierwszy telefon z tym procesorem. No i mówię, i na pleckach pewnie spotkamy jakiś okolicznościowy dopisek, może on się nie będzie wcale nazywał Rockfon, no, nie wiem, zobaczymy, pewnie niedługo zobaczymy go w przeciekach i tyle. I chyba ja jeszcze tylko chciałem namówić tych, którzy nie tylko urządzeniami żyją, ale również lubią czasami zobaczyć cyferki. Adam znalazł w tym tygodniu w takim newsie, który się nazywa Jak zmienił się rynek smartfonów przez ostatnie 10 lat. Bardzo fajną infografikę z IDC, na której widać najistotniejsze chyba dzisiaj przede wszystkim marki, jak zmieniała się ich sprzedaż na przestrzeni od 2009 roku do roku obecnego, do drugiego kwartału. Jest fajnie, kolorowo, widać co jest co, jeżeli chcielibyście zajrzeć, zajrzyjcie. Tak, zachęcam, kliknijcie, powiększyjcie sobie obrazy, bo tam niektóre kolorki są bardzo podobne. Ja tam na przykład długo nie mogłem dopatrzeć się LG, bo jest tam fioletowe, podobnie jak kilku innych producentów. Tam są naprawdę minimalne różnice między odcieniami, no to ewentualnie swoje żony, dziewczyny poproście. No jak jesteście paniami, to oczywiście nie macie problemu z rozróżnieniem kolorów, ale jak jesteście facetem, to poproście swoje piękniejsze połówki po prostu o pomoc, żeby wam to odcyfrowały te kolorki, bo ja przyrzekam, problem z tym miałem. I jak już jesteśmy przy cyferkach, to kolejna taka ciekawostka, jakby w nawiązaniu do tego artykułu, też przeczytajcie sobie przewidywania analityków dotyczące przyszłego roku. Może być zabawnie. Co prawda to są takie przewidywania, wiecie, no, ale... No, zapraszamy was także do wróżek. Wróżki w każdym mieście lokalnie no, funkcjonują, łatwo znaleźć, jakbyście mieli problem, też spytajcie żony, mamy, ciocie, wiesz, pokierują was do wróżek. Dobra, ale wiesz, tu analitycy jakby mówią na dzień dobry coś oczywistego. Huawei'owi... Adaś, moi drodzy, analitycy potrafią takie bzdury opowiadać, że to jest głowa mała po prostu. No ale wiadomo, tutaj analitycy wieszczą, że Huawei spadnie bardzo daleko w rankingu producentów, bo spadnie aż na 7 miejsce. No co tylko umocni oczywiście pozycję Samsunga i Apple, ale dalej też będzie ciekawie, bo co ciekawe, oni wieszczą też, że Xiaomi spadnie, że Xiaomi zostanie wyprzedzone przez Oppo.
A Xiaomi z kolei będzie musiało o czwarte miejsce mocno pobić się z Vivo, o którym już mówiliśmy dzisiaj. Także może być ciekawie, a dalej to już w ogóle są jaja, bo jeszcze ci sami analitycy stwierdzili, że na szóste miejsce, czyli przed Huawei'a, wskoczy, moi drodzy, coś takiego jak koncern Transsion z Chin. Właściciel marek, które u nas są kompletnie nieznane, Tecno, Infinix i Itel. Ale te marki się sprzedają ponoć w Azji i Afryce tak, że wystarczą im na wskoczenie na szóstą pozycję. Pożyją, mówili, nie trzeba wierzyć w te przewidywania analityków. Podkreślam, to są przewidywania, więc wcale się nie muszą sprawdzić. Natomiast... Ja w tej sprawie właśnie zapraszałem do wróżek, bo tam też się tak, idzie. No. One mówią rzeczy i też nie muszą się sprawdzić. A płacić się płaci. Spoko, ale analityk to jest taki człowiek, który w odróżnieniu od wróżki nie głaska szklanej kulki i czarnego kotła. A kto ma... wiesz, co analityk w domu, w zaciszu domowym robi, mój drogi? A ziemia jest płaska, dobra. Myślę, że czas zakończyć. Gdybyście wierzyli w płaską ziemię i chcieli się powołać na jakiś autorytet, to można na Adama. Powiedział, możecie go złapać za słówko, że ziemia jest płaska. Ale nie mam foliowej czapeczki, także wiesz, jeszcze nie jest źle. Chowa ma w biurku w szufladzie tam pod ten schowaną, czy kamera nie sięga tam, także, ale ma, spoko, ma. Ty, no bo aż normalnie pokażę, co mam. Nie, nie mogę pokazać, bo mam w biurku coś fajnego. Coś fajnego mam w biurku, ale kurczę, no nie mogę wam dziś jeszcze pokazać. Pokażę wam w przyszłym tygodniu, także bądźcie z nami, zaglądajcie na kanał. Myślę, że tak koło 15. Coś wam pokażę. W przyszłym tygodniu nowa zabawka Adama. To z AliExpressu kupiłeś coś nowego, tak? Nie. Co prawda z Chin, ale to taka inna firma, taka większa, przysłała mi, kurczę, broniłem się jak mogłem, ale widocznie musieli wtrynić. I... Ale wibruje, jak rozumiem. Tak, wibruje, słuchaj, dzwoni, gra, tańczy, śpiewa, no nie, tańczyć nie tańczy, ale ogólnie wygląda fajnie i podobno będzie bardzo fajnie kosztować, ale jeszcze nie wiem ile, więc też... Kiedy indziej. Dobrze, żegnamy się z wami, słuchajcie, trochę dzisiaj znowu przedłużyliśmy. Pogoda coraz gorsza, zimno się robi, trzymajcie się ciepło, uważajcie na zdrówko. No, trzymajcie się, uważajcie na siebie, zostańcie bezpieczni, pamiętajcie o maskach, bo to już od soboty nosimy wszędzie. Niestety, dobra, dużo wam zdrowia życzymy, trzymajcie się. Hej, do przyszłego tygodnia. Cześć.